Opryszka to bardzo częsta choroba. Dowiedz się w trakcie tego krótkiego, praktycznego wykładu, co powoduje opryszczkę, jak się ją leczy i kiedy udać się do lekarza, kiedy twoje dziecko będzie miało opryszczkę. Zapraszamy ciebie na wykład i pamiętajmy, że przedszkolaki uratują świat, więc dbajmy o nich. Opryszczka jest bardzo zaraźliwą chorobą i może rozprzestrzeniać się jeszcze przed powstaniem pęcherzy. Gdy masz wirusa opryszczki pospolitej, uśpiony przebywa w skórze całe życie. Wirus może obudzić się, gdy twój układ odpornościowy jest osłabiony, na przykład podczas choroby wirusowej, zmian hormonalnych lub oparzeń słonecznych. Może również uaktywnić się u dziewczynek, kiedy są w trakcie miesiączkowania. Także jak widzisz, to jest taki specyficzny wirus, zresztą wirus opryszczki pospolitej, który chowa się w organizmie i tylko czatuje, kiedy by ponownie zaatakować. Najczęściej są to te sytuacje, które wymieniłem i zdarza się to w trakcie na przykład przeziębienia, jednocześnie z objawami kataru, kaszlu, gorączki. Nagle najczęściej na wardze powstają pęcherze, opryszczki i właśnie to jest najczęstsza sytuacja. Objawy opryszczki to charakterystyczna wysypka, czasami też gorączka. Twoje dziecko może skarżyć się na swędzenie, mrowienie lub pieczenie wokół ust, wargi lub nosa. Zanim pojawią się charakterystyczne pęcherzyki, mogą stać się dość bolesne i przeszkadzać w jedzeniu oraz piciu. Opryszczka zwykle całkowicie ustępuje po 7 do 10 dniach. Ważne jest to, że nie pozostawia blizn. Nie przejmuj się, to najczęściej nie zostawia śladu. Gdy dziecko po raz pierwszy ma wirusa opryszczki pospolitej, jest często to przebieg łagodny. U niektórych dzieci pierwsza infekcja nie powoduje nawet objawów. U innych zaś pierwsza infekcja może spowodować dużo pęcherzów w jamie ustnej i gorączkę oraz ból. Dzieci, które mają słaby układ odpornościowy z powodu chorób przewlekłych lub przyjmowania leków, mają zwiększone ryzyko częstych, dłuższych lub poważniejszych opryszczek. Mają też zwiększone ryzyko wystąpienia takich powikłań jak zapalenie mózgu. Udaj się do lekarza rodzinnego, kiedy twoje dziecko ma wysoką gorączkę oraz opryszczkę. Opryszczka utrudnia picie płynów nawet po uśmierzeniu bólu. Może to prowadzić do odwodnienia, szczególnie u tych młodszych dzieci. Twoje dziecko ma bolesne opryszczki kilka razy w roku lub ma problemy z uczęszczaniem do szkoły z powodu opryszczki. Twoje dziecko jest zdezorientowane, senne lub zachowuje się wyjątkowo lub ma napad padaczkowy. To są bezwzględne i pilne wskazania do pójścia do lekarza. Jeżeli chodzi o leczenie, zwykle opryszczka nie wymaga leczenia. Jeśli twoje dziecko skarży się na ból, paracetamol w zalecanych dawkach może pomóc złagodzić te dolegliwości. My najczęściej zalecamy maści przeciwwirusowe, takie jak acyklowir. Maści te mogą pomóc w szybszym ustąpieniu opryszczki, jeśli zastosujesz ją bardzo wcześnie, przy pierwszych oznakach infekcji, gdy obszar jeszcze mrowi. Niektórym dzieciom z bardzo ciężkimi lub bardzo częstymi epidemiami przeziębienia mogą być przepisywane leki przeciwwirusowe, takie jak Heviran. A teraz zerknij na te dwa zdjęcia i zobacz, jak wyglądają przykładowe opryszczki, chociaż powinienem chyba powiedzieć, jak wygląda przykładowa opryszczka
Zerknij, najczęściej typowa lokalizacja w kąciku ust, czasami pod nosem. Na początku robią się pęcherzyki, potem one pękają i robią się stróbki. Popatrz jeszcze chwilę na te zdjęcia i życzę Tobie powodzenia. No, mnie przekonałeś. Ten palec działa na wyobraźnię. O co chodzi z tym palcem? Wszystko widać. Dobra,